Właśnie się strasznie niepokoję tą możliwością, którą rząd sobie otworzył tymi dwiema ustawami covidowymi, drugą i czwartą, dokonywania masowych zwolnień w administracji. Mówi się, że to być może będzie 10% urzędników administracji rządowej, nie tylko służby cywilnej, bo rozszerzono to na wszystkich urzędników administracji państwowej ustawą COVID-4.0 czy tarczą 4.0. Nie ma żadnych kryteriów tych zwolnień. W przepisach jest tylko jedno kryterium, które można traktować jako rodzaj wskazania. Ono mówi o tym, że w pierwszej kolejności powinni być zwalniani ci, którzy posiadają inne źródło dochodów lub nabyli uprawnienia do tego innego źródła dochodów. To można rozumieć, że tu chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy mają uprawnienia emerytalne, lub nabyli, nabywają uprawnienia emerytalne, czyli urzędników starszych wiekiem, który z ministrów powiedział, że oni przecież pracują wolniej. Mówi się, że to będą zwolnienia dotyczące stanowisk radców ministra. To są stanowiska, na których wciąż pracuje bardzo wielu tych zwolnionych 4 lata temu dyrektorów i wicedyrektorów, którzy nie mogli zostać wyrzuceni ze służby cywilnej, bo przepisy ich chroniły, przepisy związane z mianowaniem, ale których pozbawiono stanowisk kierowniczych. Mówi się o tym, że być może zwolnienia dotkną urzędników mianowanych. Te trzy grupy to jest elita administracji. To są ludzie o najdłuższych stażach pracy, o największym doświadczeniu. Tacy ludzie to jest pamięć organizacyjna, to jest gwarancja przechowania pewnej kultury organizacyjnej. W sytuacji, w której znacząca część, znacznie większa niż 1/3, bo ta pierwsza fala to była 1/3 zmiany na stanowiskach kierowniczych. W moim urzędzie, którym kierowałem jeszcze 5 lat temu, Urzędzie Wojewódzkim, nie ma ani jednego dyrektora w tej chwili z czasów, kiedy ja nim kierowałem, który dotrwałby do dzisiaj. I to jest bardziej ten poziom wymiany kadr kierowniczych w urzędach, więc na tych urzędnikach, szeregowych urzędnikach, specjalistach, często o wysokich kwalifikacjach, opiera się wciąż jeszcze profesjonalizm administracji. I teraz wszystkim nam się wydaje, na pierwszy rzut oka, oczywistym uzasadnienie dla tych zmian oszczędnościowe. No tak, mamy koronawirusa, mamy epidemię, ogromne koszty w ramach tarcz antykryzysowych na utrzymanie miejsc pracy w gospodarce. No więc rząd musi szukać oszczędności i zwalnia. Czy tak jest naprawdę? Przypominam się, spójrzmy, zwalniają, to będą przyjmować. No więc, w sierpniu rząd ogłosił projekt budżetu państwa na rok 2000. Jakie wydatki na zatrudnienie i na płace w administracji są w tym projekcie zaplanowane? Na płace w państwowych jednostkach budżetowych kwota 41,5 miliarda złotych i to jest tylko o 0,5 miliarda, a więc o 0,1% mniej niż w budżecie 2020, ale na służbę cywilną zakłada się wzrost wydatków z 10 miliardów złotych na 10,1 miliarda złotych. Nieduży, ale też o 0,1%. Równocześnie rząd już dawno poinformował, że w przyszłym roku płace urzędników służby cywilnej zostaną zamrożone, a więc nie będzie podwyżek. A skoro nie ma oszczędności, to te zwolnienia, które mają się odbyć w tym roku, do końca tego roku, nie będą służyć oszczędnościom. To znaczy, że na miejsce zwolnionych przyjmie się nowych. Nie ma kryteriów zwalniania, natomiast na stanowiskach kierowniczych są ludzie przyjmowani z politycznego klucza. Przyjmowani ludzie, których kwalifikacją nie jest doświadczenie profesjonalne w dużej części.
bo na pewno profesjonaliści. Kwalifikacją jest posiadanie w telefonie komórkowym numerów różnych ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości i orientacja w politycznych koteriach rządzącej partii. Ci ludzie nie znają innego sposobu myślenia o państwie, jak wyłącznie sposób myślenia politycznego. Jakie będą rzeczywiste kryteria zwolnień? Jakie będą rzeczywiste kryteria przyjmowania nowych na miejsce zwolnionych? Nie trudno chyba sobie na to niestety pytanie odpowiedzieć. Jest to odpowiedź pesymistyczna. Czy jesteśmy przed tym w stanie się ochronić? Czy jesteśmy w stanie wyjść z tego zaklętego kręgu takiej karuzeli kadrowej, która się nam zdarza w coraz większym stopniu oraz z każdą zmianą rządu? Szukaliśmy w tym materiale takich rozwiązań, które być może mogłyby być do przyjęcia także dla obecnie rządzących. Bardzo chciałbym, żeby ten materiał sprowokował dyskusję także z ich udziałem. Pod warunkiem, że rządzący będą chcieli tego samego, a co do tego mam wątpliwości. Tutaj mam refleksję, którą nie mogę się nie podzielić. To znaczy, praktycznie rzecz biorąc, kolejne rządy III RP mają sporo na sumieniu, jeśli chodzi o stosunek do administracji, służby cywilnej i tak dalej. Ale to nijak ma się do tego, co dzieje się teraz. Częściowo o tym mówiłeś. Czytałem raport Janusza Paczochy, opublikowany na Forum Obywatelskiego Rozwoju, który wyliczył, że tylko w okresie pierwszych dwóch lat rządów dobrej zmiany przyjęto 37 ustaw, tak zwanych kadrowych, to znaczy ustaw, gdzie właściwie jednym z głównych celów było otworzenie możliwości dowolnej zmiany kadrowej w dowolnej instytucji z danego sektora. Nieprawda? Mało tego, większość tych ustaw kadrowych przyjmowana była w trybie poselskim, co i w sumie przyjęcie tych ustaw 37 w okresie tylko dwóch lat umożliwiło przeprowadzenie faktycznej czystki w iluś tam instytucjach. Skutek był taki, że praktycznie rzecz biorąc, w wyniku tych ustaw dosłownie z dnia na dzień ponad 11 tysięcy osób straciło pracę, a spośród kadry kierowniczej coś około 6800. Cytuję, podaję te cyfry i odwołuję się do tej opinii nie dlatego, z jednego powodu. Zastanawiam się, czym to wytłumaczyć. Bo tak, możemy powiedzieć sobie, że z jednej strony służba cywilna i cała administracja jest traktowana jako swego rodzaju łup polityczny, miejscem. Łup polityczny, który można podzielić między swoich krewnych, pociotków, kolegów partyjnych i tak dalej, żeby budować swoją własną pozycję. Ale czasami zastanawiam się, a może chodzi o coś więcej? A może chodzi o coś więcej, że jest to w gruncie rzeczy inna formuła, inne podejście do państwa, inny sposób traktowania państwa, aniżeli to, do którego myśmy byli przyzwyczajeni, które zostało zbudowane podczas dotychczasowej historii III RP. Może mamy do czynienia z czymś takim, że oto pod hasłem walki z tak zwanym imposybilizmem prawnym właściwie wracamy do zasady jedności władzy państwowej, że proponujemy zamiast liberalnej demokracji wracamy w jakiś tam sposób do formuły centralizmu demokratycznego. Tyle, że tym razem pod innymi sztandarami ideowymi. Coś podobnego, a może chodzi jeszcze o coś innego. Nie wiem, ja się zastanawiam i ciekaw jestem waszej opinii. A może chodzi również o to, ażeby to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to, co się dzieje w administracji i na innych polach, wykorzystać do stworzenia własnej elity. Czyli czegoś podobnego, z czym mamy do czynienia na przykład w Rosji Putina, czy też Orbana na Węgrzech. Panowie, powiedzcie mi, że się mylę, że nie mam racji.
Bardzo wiele wątków tutaj wprowadziłeś. Ja bym powiedział tak, znaczy od ostatniego. No to nie jest hipoteza, to są słowa prezesa Kaczyńskiego, że będzie, że no, będzie budował, tak, żeby również, ale również o w tej, tej w naszej elicie, w tym elicie finansowej. Teraz nie jest trudno się na ten temat wypowiadać, bo ja lubię opierać się na twardych albo w miarę twardych faktach. Ten obszar, dziennikarz mam prawo. Ten obszar jest kompletnie niezbadany. I mało tego, takie pojedyncze próby badań czy analiz, to właściwie są skazane na, nie, na, nie, na, nie, na niepowodzenie. I teraz pytanie, dobrze, jeżeli byśmy powiedzieli tak, nie, nie chciałbym używać starych formuł PRL-owskich, ale to jest trochę tak, że idziemy, no właśnie, dokładnie tą węgierską ścieżką. To znaczy upartyjniamy państwo, to znaczy poszczególne instytucje państwa są sterowane właściwie ręcznie poprzez polityków. Tak? No to, co, o czym mówimy o tej służbie cywilnej, to miała być instytucja, która ma wpisaną konstytucyjną neutralność polityczną i miała rozwiązania, które lepiej czy gorzej, ale chroniły, typu na przykład, no właśnie, wspomniane przeze mnie te kadry kierownicze. One, te konkursy, lepiej czy gorzej, ale jakoś działały. Były jakieś kryteria, można było je przewlekać, odsuwać. Każdy z polityków ma to bardzo wiele na sumieniu, ale były. W tym momencie znosi się w ogóle kryteria merytoryczne. To w przypadku urzędników mianowanych, o których mówiłem, jak zlikwiduje się tę kategorię, no to po pierwsze jest tak, to właściwie na jakiej zasadzie jakiś urzędnik ma podnosić swoje kompetencje czy kwalifikacje? Tam nie ma systemu drukowanych awansów. Mało tego, do tej pory było tak, że ci status urzędnika mianowanego dostawali absolwenci KSAP-u, bo oni prawie 2 lata spędzają do tego, żeby być przygotowanym do pracy w administracji. Jeśli zlikwiduje się to mianowanie, to właściwie pytanie jest to, że to po co ludzie w KSAP-ie? Tak. Mało tego, jak ja patrzę na, bo część danych jest, bo szef służby cywilnej zamieszcza dane dotyczące zatrudnienia, wysokości wynagrodzeń, ale w tym również zainteresowania pracą w administracji rządowej czy w służbie cywilnej. I się okazuje, że w ostatnich latach dramatycznie spada, nawet w przypadku tych średnich i niższych stanowisk, liczba osób aplikujących do naboru. Dramatycznie spada liczba tych, którzy są zainteresowani nauką w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Owszem, koniunktura gospodarcza jest jedną z odpowiedzi, ale moim zdaniem bardzo silną są te procesy, o których mówimy. To znaczy dla młodego człowieka wybór tej ścieżki kariery, gdzie będzie uzależniony od decyzji polityka, kiedy on chciałby zainwestować stabilnie w swoją przyszłość, to on się z tym zgodzi, że szef korporacji go może wyrzucić. Ale jak ma wybierać pracę w administracji publicznej czy w służbie cywilnej, no to chce mieć jasne, merytoryczne kryteria oceny i nie chce być wyrzucany z dnia na dzień. Więc teraz wracamy do punktu wyjścia i za chwilę się może okazać, że te całe tworzenia elit to w dłuższej perspektywie doprowadzą do takiej negatywnej selekcji. To jest moja hipoteza, ja nie wiem jak jest. Ale myśmy to już, Robercie, myśmy to już przerabiali w okresie PRL-u. Ale ja właśnie to jest pytanie, bo ja sobie, znaczy nie mam żadnych twardych ani półtwardych danych, żeby odpowiedzieć. Ja sobie wyobrażam takiego ministra, który rządzi, obejmuje ministerstwo X. No i tam jest praca, która jest pracą ciągłą. No weźmy na przykład, nie wiem, wszystkie rzeczy, które się dzieją w ramach Unii Europejskiej. Te programy, projekty, dyrektywy i tak dalej, to musi działać. W związku z tym taki minister musi myśleć sobie, ja nie mogę pozbyć się tych wszystkich ludzi, którzy dokładnie wiedzą o co chodzi, pojadą do tej Brukseli, zadzwonią, napiszą kilka maili, żeby to działało. Ja muszę mieć gdzieś tych ludzi, którzy się znają, ale jednocześnie wiem, że bardzo wielu moich partyjnych kolegów mówi, a dlaczego nie zatrudnisz Niksa, Y i tak dalej, i tak dalej. I teraz to, co mówisz o zmianach w prawie, zmiany w prawie to umożliwiają. Do tej pory te zapory były
były kiepskie moim zdaniem, ale były. W tej chwili znosimy ostatnie rzeczy. No i w związku z tym, jak się czyta książki o współczesnych Węgrzech, jak wygląda kontrola Fideszu nad administracją rządową, samorządową, biznesem, sektorem publicznym, szpitalami, szkołami i tak dalej, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to, ale efekt jest jaki? To znaczy, ludzie są tak uzależnieni od decyzji politycznych tam, że szansa protestu czy przeciwstawienia się wiąże się w dużej mierze z utratą pracy. Więc jeżeli mamy iść tą drogą, no to krok po kroku możemy się stawiać w sytuacji węgierskiej. Jednak administracja oparta na etosie, na koncepcji służby cywilnej mocno się broni. To nie jest tak, że powszechnie się od niej odchodzi. Ona stabilna jest i nikt sobie nie wyobraża podważania sensu służby cywilnej w krajach skandynawskich, w Niemczech, we Francji, w większości krajów Europy, w krajach Beneluxu, w Kanadzie. Trochę konserwatyści brytyjscy na rozrabiali. Trochę, tu nawet Robert cytuje jednego z brytyjskich autorów, który zwraca uwagę na pewną nowy element w stylu rządzenia Wielkiej Brytanii, który nazywa nowym zarządzaniem politycznym, którym administrację traktują ministrowie rządu brytyjskiego jako narzędzie do ciągłego bycia w kampanii wyborczej pomiędzy poszczególnymi wyborami, a rządzenie jako sztukę zapewniania sobie przyszłych zwycięstw wyborczych. No, to bardzo mocno widzimy w sposobie i stylu działania Prawa i Sprawiedliwości, ale jednak w ogromnej większości krajów europejskich ta administracja cywilna oparta na profesjonalizmie, ale też uzupełniona o efektywność, o dialogowy sposób konsultacyjny podejmowania decyzji broni się mocno, ba, rozwija i klasycznym miejscem rozwoju bardzo dobrych wzorców tej administracji jest administracja samej Unii Europejskiej, która chyba znalazła jakąś równowagę pomiędzy potrzebą zapewnienia z jednej strony stabilizacji dla podstawowej urzędników, ale równocześnie możliwość pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów z rynku. Oczywiście administrację unijną stać na pozyskiwanie specjalistów z rynku, bo administracja unijna ma atrakcyjne płace, nie ma problemu z naborem tych wysokiej klasy specjalistów. W większości krajów płace w administracji publicznej są mało konkurencyjne w stosunku do płac w korporacjach, stąd tym nieodłącznym elementem służby cywilnej były przepisy dające pewną stabilizację zatrudnienia, pewne poczucie bezpieczeństwa zawodowego. U nas to się właśnie w tej chwili rozmontowuje i to budzi niepokój. Chcę powiedzieć bardzo mocno, że Polska, która pójdzie drogą węgierską, to jest Polska idąca w poprzek tego, co się jednak dzieje w Europie. To jest Polska, która stopniowo będzie traciła zdolność realizowania unijnych polityk publicznych, które jeszcze długo będą dla nas podstawą do rozwoju w wielu obszarach, rozwoju regionalnego, do ogromne fundusze w ramach wspólnej polityki rolnej, które do nas i napływają i wciąż jeszcze będą przez wiele lat napływać. Inaczej mówiąc, odchodzenie od służby cywilnej, odchodzenie od modelu administracji, który z tą służbą cywilną się wiąże, nowoczesnej administracji, nowoczesnego państwa działającej również w oparciu o standardy, wysokie standardy usług publicznych, standardy również kosztowe w sposób dialogowy, deliberatywny, to jest tak naprawdę przyspieszanie czy nie wiem, jakiego tu właściwego słowa użyć, to skuszenie, kuszenie losu, żebyśmy znaleźli się poza orbitą
tej części Europy, do której przecież aspirowaliśmy jeszcze tak niedawno, poza Unią Europejską, poza wspólnotą europejskich krajów demokracji liberalnej. A przyszło mi teraz do głowy jedno pytanie. Może też takie bardziej generalne, ale tak sobie pomyślałem. Czym tak naprawdę różni się nasz model administracyjny, podobno wywodzący się z tradycji francuskiej, od tego, co dzieje się teraz w Europie? Tu sobie nawet wynotowałem takie mądre słowa, jak na przykład rządzenie wielopoziomowe i tak dalej, i tak dalej. Na czym polega ta różnica? Jakbyście określili, czym różni się nasza administracja od tego, co się dzieje teraz w innych krajach europejskich? Bo gdzieś tam wyczytałem, a przynajmniej zrozumiałem w podtekście waszego raportu, że zostajemy w tyle, jeśli się nie cofamy. Znaczy to trudno powiedzieć, że zostajemy w tyle, bo akurat tych analiz jest mało, natomiast oczywiście jest tak, że jak wygląd administracji zależy od tego, jakie jest otoczenie. My ciągle mówimy o otoczeniu polityków i o koncepcjach polityków, bo to jest ważne, ale teraz jest tak, no trochę też o tym piszemy. Ponieważ zmienia się otoczenie administracji, to nie jest tak, że jest urzędnik i obywatel. Pomiędzy urzędnikiem a obywatelem nagle jest cała masa grup interesów, lobbystów, reprezentacji poszczególnych środowisk, małych, dużych i tak dalej. Począwszy od tego, co się dzieje w skali lokalnej, tak, ale również, jeżeli przeniesiemy to na przykład na poziom unijny czy współpracy międzynarodowej. W związku z tym urzędnik współczesny, nawet w tej małej skali również, ale również na poziomie całego państwa, jest takim brokerem, który musi godzić rozmaite interesy. Dlatego tam jest ta zasada bezstronności wszędzie, że on musi po prostu wyważać te interesy, bo nie ma gotowych odpowiedzi. W związku z tym musi być przygotowany profesjonalnie do tego. Teraz pytanie, no właśnie, czy my tak bardzo odstajemy od tych administracji innych państw? Myślę, że pomijam wątek bogactwa narodowego, jesteśmy biedniejsi, dwu-trzykrotnie biedniejsi od tamtych starych demokracji, więc w związku z tym ich stać na więcej. Ale jest pewna również kultura odpowiedzialności. To, co w tej chwili ma miejsce, i to jest jakby rykoszet z pomocą całkiem rozsądnych pomysłów PiS-u o tych transferach bezpośrednich, to jest przy tych transferach bezpośrednich gubi się myśl o funkcjonowaniu sektora publicznego. To znaczy, myśl jest taka polityków, to jest bardzo proste, dać pieniądze, zrobić tak, a pod tytułem idźcie sobie z tymi pieniędzmi teraz na rynek i kupcie sobie jakieś usługi. W mojej miejscowości, w mojej gminie na północy Warszawy, właściwie jak ja popatrzę, owszem, jest policja, ale wszystkie domy mają agencję ochrony. Teoretycznie powinienem mieć bezpieczeństwo zapewnione jako podatnik. Jak można pokazać sobie listę lekarzy, do których i tak Polacy chodzą, nic nie zależnie, bogaci czy biedni, których finansują z prywatnej kieszeni. Edukacja, bardzo wiele innych usług publicznych, transport. No? To jest coś, co w tamtych krajach jest efektem lepiej czy gorzej działającej administracji. W Polsce my uważamy, że no to już tak jest, no właśnie nikt nam te dobre służby zdrowia nie zapewni, ani nikt nie zapewni dobrej edukacji dla dziecka, jak ja się sam za to nie wezmę. No i teraz, jeżeli to jest tak, że te tendencje są jeszcze podtrzymywane, to moim zdaniem do tej pory żeśmy się jakoś jeszcze bronili, to znaczy efekty działania polskiej administracji były na stosunkowo niezłym poziomie. Dla mnie wskaźnikiem jest to, ile ludzi z krajów sąsiednich chciało jeszcze 10-20 lat temu przenosić wzory polskich reform administracji do tamtych krajów. W tej chwili to się właśnie skończyło. Oni sobie zbudowali na przykład, nie wiem, w Litwinii, Łotysze, zbudowali sobie świetną administrację. Nas już kompletnie do tego nie potrzebują, ale jednym z tych powodów, oprócz tego, o czym mówimy, to jest pogodzenie się z myśleniem, że
mnie jako podatnikowi się mało co należy. Wystarczy, jak dostanę rekompensatę, jak z jakąś część swoich podatków. I owszem, ci, którzy mają są w dobrej sytuacji, sobie z tym poradzą i to urzędnik jest dla nich zawali drogą, ale ci, którzy są w małych miasteczkach i na wsiach, no to w tym momencie tam są dramatyczne braki, jeśli chodzi o ten sektor publiczny, o tych urzędników, którzy nie siedzą i przyjmują nasze podania, tylko tych, którzy oferują rozmaite usługi. Ja będę z uporem wracał do tej kwestii, którą już podniosłem, żebyśmy się zatrzymali w tych reformach polskiej administracji w połowie roku i nigdy nie zrealizowaliśmy tego, co przeorało administracje zachodnioeuropejskie pod nazwą New Public Management, czyli standaryzacja usług publicznych, określenie pewnego pakietu usług, które obywatelowi, choćby z racji tego, że jest płatnikiem podatków, na określonym, zdefiniowanym poziomie od państwa się należy w ramach tych płaconych podatków i stworzenia mechanizmów monitorowania realizowania tych usług publicznych, monitorowania poziomu wykonywania tych usług na wszystkich szczeblach, poziomach administracji realizujących zadania rządowe. To jest ten, to jest absolutna podstawa. To zrobili Brytyjczycy pod nazwą Citizens Charter, Karty Obywatelskiej na przełomie lat 80. i 90. W podobnym czasie robiła to administracja holenderska. To zrobili Francuzi, wdrażając budżet zadaniowy w latach 90. A u nas budżet zadaniowy, który był wzorowany na francuskim rozwiązaniu, zamiast stać się narzędziem zarządzania administracją, tak jak jest nim we Francji, stał się zbędnym dla urzędników narzędziem podwójnego księgowania, bo powierzono ten budżet zadaniowy nie w ręce osób zarządzających administracją, tylko w ręce ministra finansów. I co z tego, że poszczególne urzędy gromadzą i przekazują do Ministerstwa Finansów informacje o wykonywaniu poszczególnych wskaźników związanych z opisanymi w budżecie zadaniowym celami, podcelami, zadaniami i tak dalej, kiedy nie dostają żadnej informacji zwrotnej. Z punktu widzenia mojego, jako zarządzającego jednym z 16 urzędów wojewódzkich, taka informacja zwrotna pozwalająca mi ocenić jakość pracy mojego urzędu, efektywność pracy mojego urzędu na tle 16 innych urzędów, które przecież wykonują te same zadania w swoich województwach, by była bezcenna, ale ja nigdy takiej informacji z poziomu centralnego nie dostawałem w sposób zwrotny, choć jednostkowo informacje ze swojego urzędu do góry przekazywałem. Tego nam zabrakło w reformowaniu służby cywilnej, w reformowaniu administracji. Stąd ta administracja jest często postrzegana jako nieefektywna. Usługi są dostarczane na bardzo nierównym, niejednakowym poziomie w różnych miejscach. Oczywiście to jest ogromna praca do wykonania. A mi chodzi jeszcze o połowie jedna rzecz, już powoli zmierzamy się do końca. Czy to nie jest tak, że już niezależnie od wszystkich kontekstów politycznych, nasza administracja najczęściej, czy bardzo często jest niezwykle konserwatywna? Czyli stawiamy na sprawy kadrowe, na sprawy, nie wiem, najważniejsze są procedury, znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i tak dalej. I jeszcze jedna uwaga, bo to już będzie moje ostatnie pytanie. Ja akurat należę do środowiska, myślę, że również taka opinia też jest prezentowana w tym naszym obywatelskim kolegium reform, przynajmniej to się pojawia w rozmowach, mianowicie sprawę odbudowy służby cywilnej traktujemy jako coś bardzo ważnego, tak jak, nie wiem, niezawisłości sądów i tak dalej, bo to się mieści w kategoriach liberalnej demokracji, a ja mówię to w tym momencie za siebie, mogę się czuć sierotą po trzeciej RP. Moje pytanie jest następujące i to będzie ostatnie pytanie. W kilku punktach, które wyliczacie, przedstawiacie w raporcie, mówicie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby było lepiej, żeby służba cywilna
służba cywilna funkcjonowała. I muszę wam powiedzieć, że tutaj w pewnym momencie żachnąłem się. Bardzo często stawiacie jeden warunek. Stawiacie jeden warunek, mianowicie rozwiązanie problemu wymaga konsensusu politycznego ponadpartyjnego.